Witam serdecznie wszystkich w pełni księżyca. Dzisiaj wyciągnę, proszę Państwa, kartę na tę właśnie pełnię i zaćmienie księżyca w byku. Zobaczmy, co przyniesie nam ta pełnia. Ta karta ma służyć jako porada na tę pełnię, ponieważ ta pełnia mówi o zakończeniu wszystkich starych spraw i rozpoczęciu nowych projektów, pomysłów, nowego rozdziału w życiu, być może nowej relacji, nowego związku, nowego małżeństwa, nowej pracy. Także zamykamy stare i rozpoczynamy nowe. Przechodzimy być może przez pewną transformację, przez pewną bramę. W tarocie są to zawsze bramy. Mówiąc o jakichś zmianach i o tym, że zostawiamy stare, a zaczynamy właśnie coś nowego w naszym życiu, co ma ogromne znaczenie. Kochani, wybiorę jedną kartę. Wow, to jest Rydwan. Rydwan mówi o szybkich zmianach, być może o podróży, jakimś środkiem transportu, na przykład autem, może też być oczywiście pociąg, autobus, o szybkiej podróży, o szybkiej zmianie. Oczywiście Rydwan mówi o tym również, że może być chaotycznie, może być szybko, że te zmiany nie wiadomo jeszcze jak się rozwiną, w którą stronę pójdą, czy w prawo, czy w lewo, czy w dobre, czy w złe, czy będzie to pozytywne, czy negatywne. Niemniej jednak jest to jakaś zmiana, dążenie do celów, dążenie do zmian. Rydwan mówi o szybkim tempie zmian, o tym, że być może na przykład w miłości, zmiana partnera, jakiś skok w bok, jakiś romans, który może się oczywiście dobrze potoczyć, tak? Może pójść to w dobrą stronę, może pójść oczywiście też złą, ponieważ Rydwan jest to karta wielu niewiadomych, jeśli chodzi o rozwój. Natomiast na pewno gwarantuje szybkie tempo, szybkie działanie, które jest w tej chwili bardzo, bardzo ważne, kochani. Rydwan, punkt zwrotny w waszym życiu. Jakiś ważny, bardzo znaczący moment w waszym życiu. Punkt zwrotny, czyli ważne zmiany, których nie należy oczywiście ignorować, które są potrzebne, które są niezbędne. Zmiana, być może jakaś szybka, chaotyczna, ale bardzo istotna, która właśnie jest punktem zwrotnym waszego całego życia. Ta pełnia właśnie mówi również o zmianach, kochani. Tutaj jeszcze w przełożeniu kart widzę, że mam Królową Mieczy. Królowa Mieczy to żywioł powietrza. Żywioł powietrza, kochani, to takie znaki jak waga, bliźnięta i wodnik. Więc jeśli jesteście spod tego znaku, to na pewno jest to wróżba dla was. Jeśli nie jesteście, to karta mówi tutaj o energii właśnie też przemyślenia spraw, działania z rozumem, z umysłem, z planem, który jest bardzo skrupulatnie przemyślany. Plan rozsądny, wszystko jest rozważone, ponieważ tutaj jest to siła też intelektu. Działanie jest tutaj szybkie, w tej karcie również, ponieważ żywioł powietrza jest najszybszym żywiołem. Bardzo szybko działa,
walczy o zmiany, lubi zmiany, które prowadzą go do zamierzonego celu. Niemniej jednak jest to działanie przemyślane. Życzę Wam takich pozytywnych zmian i wszystkiego dobrego. Zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.